Cześć, witam. Dziś w Szkole Futbol Managera zajmiemy się jedną z najważniejszych kwestii związanych z naszym klubem, czyli sztabem szkoleniowym. Zaczniemy sobie od pokazania ogólnych aspektów tego sztabu szkoleniowego w Lechii Gdańska. później ułożymy sobie od początku sztab w zespole naszym Olimpik Marsylia. Zaczynamy od zakładki trening i trenerzy, gdzie możemy przydzielić odpowiednich członków sztabu będących oczywiście trenerami do konkretnych ról treningu. Tych ról treningu mamy dwie kondycyjne, pięć ogólnych i dwie bramkarskie. Role te dokładnie omawiałem w poprzednim odcinku, Szkoły Football Managera dotyczącej treningu ogólnego, więc zachęcam do, zachęcam do przejrzenia. Tam omawiałem m.in. jaka rola odpowiada za rozwój których konkretnych atrybutów, więc jest to na pewno przydatne. Nas najbardziej w tym ekranie interesują dwa wskaźniki, które znajdują się na samym dole tej strony, czyli wskaźnik obciążenia trenerów oraz. Oraz jakość treningu, jaką nam dostarcza niejako trener. Zaczniemy sobie od obciążeń trenerów. Jak widzicie, jeśli mamy jednego trenera przydzielonego do jednej roli, to niestety te jego obciążenia będą jak najbardziej wysokie. Jeśli przydzielimy dwóch trenerów do jednej roli, wtedy te obciążenia powinny nam spadać. Im oczywiście niższe są te obciążenia, tym trening jest efektywniejszy. Jeśli chodzi o, jeśli chodzi o moje zdanie, no to najlepiej dążyć do sytuacji, w której te obciążenia są po prostu lekkie, a więc w moim przypadku zapewniły, zapewniło to ustawienie trzech trenerów na jedną rolę. Oczywiście rzadko kiedy będziecie mieli możliwość zatrudnienia tak wielu członków sztabu szkoleniowego, ponieważ zazwyczaj w zakładce zarząd tutaj klub zgadza się na dużo mniejszą ilość. No ja widzicie w Lechii, Gdańsk mam katastrofę, ponieważ mój piąt trenerski wynosi maksymalnie czterech członków sztabu szkoleniowego. Ten limit możemy sobie podnosić w rozmowie z zarządem, dokładnie w zakładce sztab szkoleniowy i maksymalna liczba trenerów. Akurat możemy sobie e, poprosić, powinniśmy zwiększyć liczbę trenerów zespołu, co umożliwiłoby im większą specjalizację. No i proszę bardzo, nasz właściciel zgodził się na podwyższenie, więc będę mógł w grupie Wyszehradzkiej zwiększyć sobie do pięciu. Do pięciu członków sztabu szkoleniowego, będącymi oczywiście trenerami. No nie jest to zbyt wiele, ale, ale zawsze coś. A więc. Jeszcze raz, im więcej mamy przydzielonych trenerów do danej roli, tym te obciążenia są niższe, ale ten warunek determinuje również jeden z atrybutów, a mianowicie kierowanie zespołem, czyli im wyższy atrybut kierowania zespołem, tym mniejsze obciążenia powinien mieć dany trener w aspekcie danej tutaj roli. Niżej mamy te słynne gwiazdki i tutaj jest sytuacja już bardziej skomplikowana, ponieważ każda rola wymaga, innego trenera pod względem atrybutów. To znaczy ilość gwiazdek jest ustalana przez określony wzór. Dla każdej z roli naszego treningu jest inny wzór i oczywiście za chwilę te wszystkie wzory Wam pokażę. W tym momencie zaczynamy mnożenie i dodawanie naszych atrybutów. Wrzucę Wam w tym miejscu tabelkę, która obrazuje, jaką ilość po sumowaniu i po pomnożeniu określonych atrybutów musi uzyskać dany trener, aby posiadać określoną liczbę gwiazdek. Jak wspomniałem, każdy trener potrzebuje od każdej roli różnych oczywiście atrybutów. Rzecz podstawowa jest taka, że każdy trener potrzebuje trzech konkretnych atrybutów psychicznych, takich jak determinacja, motywowanie, no i dyscyplina, czy raczej poziom dyscypliny. My to sobie będziemy w skrócie nazywać DDM, tak to jest chyba stosowane w sumie na całym, na całym świecie, wśród osób grających oczywiście w futbol menadżera, a więc DDM plus określone atrybuty. Treningowe. Tak więc rozpoczniemy sobie od znalezienia trenera siłowego. Wspomniany wzór dotyczący trenerów w przypadku trenera siłowego wygląda następująco, że najważniejszym atrybutem jest kondycja, którą mnożymy aż razy 9 i zsumowane atrybuty determinacji, motywowania oraz poziomu dyscypliny pomnożone razy 2. Z tego co wynika z tych atrybutów, nasz trener obecny już w klubie powinien mieć liczby punktów dokładnie 236, tak wynika z moich obliczeń, więc powinien być niedaleko granicy 4,5 gwiazdek, ale obecnie ta liczba gwiazdek wynosi tylko 4. Zobaczmy, czy jest to zgodne z prawdą. Paolo Rondioni i ustawiamy go jako trenera siłowego i faktycznie... Jest trenerem, który posiada cztery gwiazdki, zarówno w sile, jak i w aerubiku. Trenerów możemy szukać oczywiście w zakładce sztab, następnie wyszukiwanie personelu i możemy sobie dodać te podstawowe warunki, czyli rola w klubie. Szukamy trenera siłowego i ustawimy sobie cztery atrybuty, które odpowiadają za jakość tego trenera. Najważniejsza w tym aspekcie oczywiście jest kondycja, następnie mamy pomnożone przez dwa sumę atrybutów determinacja, motywowanie, poziomy dyscypliny i posortujemy sobie właśnie tak jak to zrobiłem po atrybucie kondycyjnym, który tutaj jeden z trenerów ma na poziomie 20, jest to słynny Anselmo Bragia, którego mam, który jest w moim sztabie w AC Milan i to jest trener kompletny, który ma bodajże 5 gwiazdek umiejętności trenerskich, więc to jest zdecydowanie świetny wybór, jeśli chodzi o trenera siłowego ilość tego punktów wynosi po szybko sobie przeliczyłem dokładnie 284 czyli to nam mówi, że to jest zdecydowanie najodpowiedniejszy kandydat na stanowisko trenera siłowego nie chce zbyt wiele zarabiać, więc możemy dać mu tutaj jak najdłuższy kontrakt zaproponować, zapłacimy tutaj warto uważać na to odszkodowania żeby nie, było, nie była tutaj sumka zbyt duża która nas, no trochę urazi, finalizujemy ten transfer, zapłacimy 95 tysięcy za tego trenera i za chwilę powinien pojawić się on w naszym klubie. Teraz przejdźmy sobie nieco w prawo, czyli zajmijmy się trenerami bramkarzy i tutaj wzór jest nieco bardziej skomplikowany, ponieważ jeśli chodzi o trener w bramkarzy będziemy potrzebowali atrybutów atrybutu treningu bramkarskiego pomnożonego razy 6, następnie atrybutu albo taktycznego, albo technicznego pomnożonego razy 3 i standardowe nasze DDM, czyli sumowane te trzy atrybuty pomnożone jeszcze przez 2. I tak samo jak w przypadku trenera siłowego. Tutaj również szukamy sobie w zakładce sztab i wyszukiwanie personelu trenera od bramkarzy, ustawiamy interesujące nas atrybuty i ja znalazłem sobie Christiana Massa i po pomnożeniu atrybutu bramkarskiego razy 6, taktycznego razy 3 oraz DDMA razy 2 wyszło mi, że trener ten powinien posiadać 236 punktów, czyli to nam powinno dać 4 gwiazdki w treningu. Tak więc trener bramkarze jest już w naszym klubie i faktycznie, zgodnie z moimi obliczeniami wszystko się zgadza i trener ten ma cztery gwiazdki jakości treningu. Więcej, większą ilością tutaj tych szukania tych trenerów nie będę was zanudzał, a więc teraz na ekran wrzucę wam i prawdopodobnie do opisu również wzory na pozostałe pozostałe. Rodzaje treningu, czyli trening taktyczny to jest taktyka razy 2 plus DDM razy 1. Panowanie nad piłką mamy technika razy 6 plus mentalność razy 3 plus DDM razy 2. Defensywa to jest defensywa razy 8. Taktyka razy 3 plus DDM razy 3. Czyli tutaj jest zdecydowanie punktów najwięcej. Ofensywa to ofensywa razy 6. Taktyka razy 3. I DDM -y razy 2. Tutaj zawsze mój menadżer jest oczywiście najlepszy na świecie. I jeśli chodzi o strzały, tutaj wzór jest następujący: technika razy 6, ofensywa razy 3, plus DDM razy 2. To wszystko macie na ekranie, macie w opisie, więc zachęcam do korzystania i kalkulatory w dłoń. Jeszcze tak, gwoli uzupełnienia, są dwa atrybuty, które warto omówić, mianowicie zdolność do adaptacji. Najważniejsza jednak jest wśród obcokrajowców, którzy przychodzą do naszego klubu, nie znają języka, ten atrybut jak najbardziej im pomaga. I atrybut pracy z juniorami dotyczy, dotyczy treningu zawodników do 23 roku życia, no i oczywiście ten atrybut determinuje jakość treningu z tymi młodymi piłkarzami. Jesteśmy ponownie w zakładce sztab, zajmiemy się teraz sztabem medycznym, mamy lekarza, fizjoterapeutę i kilku fizjoterapeutów. Głównym fizjoterapeutą powinien być z reguły ten, który ma największy atrybut zdolności medycznych i to w sumie jest jedyny atrybut, który przydaje się w pracy fizjoterapeuty. Im wyższy atrybut oczywiście zdolności medycznych, im lepszy jest, krótko mówiąc, fizjoterapeuta, tym dokładniej potrafi określić czas rekonwalescencji zawodnika w trakcie kontuzji i oczywiście przyspieszy proces leczenia go z tej kontuzji. Dyrektor do spraw sportowych, w tym przypadku Antoni Zubizrata, może zająć się kilkoma obowiązkami, które przydzielimy mu w zakładce sztab. Obowiązki, załóżmy, w klubie, może zajmować się transferami z klubu do klubu. I tutaj kluczowymi atrybutami jest ocena potencjału czy umiejętności piłkarza. Może być też ważna zdolność do adaptacji. Jak wspomniałem, jeśli ten, jeśli ten dyrektor jest z zagranicy. Im wyższe w jego przypadku atrybuty de determinacji i motywowania, tym lepsze warunki może wynegocjować względem cen. Piłkarzy, którzy zostają przez, nas klub, przez nasz klub kupieni lub sprzedani. No i ważna jest również wiedza taktyczna, która pozwoli piłkarza dobrać pod najlepszego, pod naszą preferowaną taktykę. Jednym z najważniejszych członków naszego sztabu jest bez wątpienia koordynator pionu juniorskiego i nie bez powodu podaję tutaj Tomasa Albeka, ponieważ jest to jeden z najlepszych i, i moich zdecydowanie ulubionych koordynatorów w całej grze koordynator odpowiada może odpowiadać, jeśli mu to ustalicie w obowiązkach za prowadzenie zespołów młodzieżowych no i ma niebagatelny wpływ na Newgenów, którzy przychodzą do naszego klubu, między innymi pod tym względem, że Newgeni, którzy będą się u nas pojawiali, będą mieli w miarę podobną osobowość jaką posiada koordynator pionu juniorskiego więc jest to naprawdę bardzo ważne jeśli chodzi o rozwój samego Newgena tutaj przydadzą nam się takie atrybuty jak praca z juniorami ocena potencjału piłkarza ocena umiejętności piłkarza no i to w sumie chyba tyle jeszcze przydatne będzie oczywiście standardowe DDM czyli determinacja poziom dyscypliny i motywowanie jeśli chodzi o nasz zespół czy pion scoutingu wyróżniamy dwa rodzaje scoutów, może być to analityk, który odpowiada za przygotowanie taktyczne bardziej do meczu pod, precyzyjnie pod określonego rywala i scout, który wyszukuje nam piłkarzy, najważniejszymi atrybutami będą oczywiście ocena potencjału piłkarza czy ocena umiejętności piłkarza oraz determinacja, możemy Ustalać, ustalać zadania dla skautów dokładnie w zakładce Scouting, następnie zadania i tutaj możemy przydzielać nowe, nowe zlecenia dla konkretnego skauta. Ale to myślę, że szerzej powiem w jeszcze innym odcinku szkoły Football menadżera. Należy uważać, szczególnie w małych klubach, ponieważ taki scouting jak najbardziej kosztuje i, i kiedyś możecie się spotkać z niemiłą sytuacją, że wydacie, lekko mówiąc, ciut więcej niż planowaliście. Jeśli chodzi o analityka, tutaj będzie ważna tutaj będzie ważna ważny jego atrybut, dokładnie już Wam mówię, wiedzy taktycznej, z racji tego, że ma nam przygotowywać informacje o taktyce dotyczącej nadchodzącego rywala, ten atrybut jak najbardziej nam się przyda, przyda się oczywiście również determinacja. Przykładowy raport może wyglądać następująco. W Milanie przygotowuje mi go nasz dyrektor do spraw sportowych, czyli Rocco Majorino. I mamy kilka zakładek, w których możemy sobie przejrzeć profil menadżera nadchodzącego rywala, porównanie naszych składów, piłkarzy, na których warto zwrócić uwagę. Piłkarzy niedostępnych możemy ustawić sobie określone przygotowania do meczu, które oczywiście nam tutaj jeden z trenerów sam zasugeruje. I to w sumie byłoby na tyle, jeśli chodzi o sztab szkoleniowy. Na pewno do sztabu będę wracał, ponieważ nie zostało jednak tutaj wszystko powiedziane, więc na pewno będę do sztabu wracał w kolejnych odcinkach szkoły Football Managera, więc jeśli chcesz być na bieżąco, oczywiście zasubskrybuj kanał. Mam nadzieję, że informacje, które tutaj podałem będą przydatne przede wszystkim dla nowych graczy Football Managera, ponieważ to właśnie dla nich prowadzę tę serię. A więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Cześć!